Co to? Co spadło? Nie wiem. Ale słyszałeś ten odgłos? Tak. Był jakiś dziwny. Może to znowu jakieś zwierzęta na strychu? Nie sądzę. Dobra, idziemy. Wszystko w porządku. Pokażę wam, co mamy na siedlisku, jakie mamy rośliny. Wiadomo, zimą nie ma liści, ale siedlisko kupiliśmy na jesieni, więc jeszcze do końca nie wiemy w 100%, co my tutaj mamy i czy te drzewa i krzewy w ogóle rodzą, ale zobaczymy. Zobaczcie, tutaj posadziliśmy nowiutki agrest na jesieni. No, mam nadzieję, że się przyjmie. Tu mamy czarną porzeczkę. Jest tu kilka krzaków. To nie pamiętam, co to jest. Co to jest? Jabłoń? Pomocy. Tu mamy orzech. I te orzechy, trzeba przyznać, były bardzo fajne w tym roku. Zbieraliśmy je. Bardzo grube i faktycznie, no, były duże te orzechy. Nie wiem, jak po wyschnięciu, bo jeszcze ich nie otwieraliśmy i nic z nimi nie robiliśmy, ale na jesieni były naprawdę eleganckie. Tutaj mamy leszczynę. Nie wiemy, czy w ogóle rodzi, czy nie, bo za późno tu przyjechaliśmy, nie mamy pojęcia. Zobaczymy w tym roku. A, mamy wiewiórkę tak poza tym tutaj. I ta wiewiórka nam trochę podjadała tego orzecha włoskiego. No dobrze, dobrze, jakoś musi przetrwać zimę, więc musi sobie robić zapasy. Tu mamy jeszcze kolejne drzewka. Nie wiem, co to jest. Dowiemy się. My ich nie sadziliśmy, jak widać. Tu posadziliśmy bluszcz. Wzdłuż płotu. Tu mamy drugi orzech, starszy. Z niego nie było orzechów. Tu wam pokazywałam, zasadziłam juki. Też nie wiem, czy się przyjmą. Między jukami sadziłam też bulwy, no, jakichś jednorocznych roślin. Nie pamiętam, co to było. Tulipany i coś jeszcze. Zobaczymy na wiosnę. Tu jeszcze mamy dereń i jakieś inne krzewy. Juka, która już tutaj była wcześniej. No i dereń. Ładne okazały. To co, idziemy zbierać śmieci? Tak, chodźmy. No dobra, to Chodźmy. idziemy do lasu. No dobrze, to worek dla ciebie, Dziękuję bardzo. worek dla mnie. I zaczynamy. Idziemy sprzątać. Naprawdę, ja nie rozumiem ludzi, którzy wyrzucają śmieci do lasu. No naprawdę, no serio. Są kontenery, są pszoki. Jest tyle możliwości. Ale nie. Tu już mamy pierwszy śmieć. Pierwszy śmieć poszedł. Dobra. Tutaj są. O, No zobaczcie, my God. mamy tutaj taki dół, w którym sobie ktoś zrobił nielegalne Śmieci. wysypisko. To chyba też trzeba będzie poczekać na wiosnę, aż tu, nie wiem, wykoczę trochę. No to trzeba będzie jeszcze przebrać na pewno drugi raz. No. Fajnie, bo tutaj są worki, śmieci w ogóle w worku. W workach wrzucone. Świetnie. Tutaj to się chodzi po śmieciach w zasadzie. No te worki to chyba będzie za mało. To co mamy? No. Zobacz, przymarznięte. Te się trochę porozkładały. Ach, kurde.
No bardzo nieładnie. Jeśli wyrzucałeś śmieci w naszym lesie, to się teraz wstydź. Jakieś skarpety. To kurczę, są zwykłe śmieci z domu. No dajcie spokój, jakieś jaja. Serki. Ludzie, na litość boską. Pasaty. Oshi, gumy do rzucia. Oczywiście puszki po piwie. Kawy. Obczajcie to, no dajcie spokój. Ludzie, macie śmietniki, a zawsze się można umówić ze śmieciarzami albo po prostu w większym mieście podjechać do Przoku i wyrzucić więcej śmieci. W każdej śmieci. Gminie jest Przok. Dokładnie, w każdej gminie jest Przok. Coś punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Polecamy. My sami też oddawaliśmy niedawno i było to bardzo miłe i bezproblemowe. Dobrze, jeden worek pełny. Dobra, poczekaj. Już się nawet trochę zaczął rozrywać. O matko. Będziemy wiązać. Dawać siata. Kurwa. Pomóc ci jakoś? I wiecie, no to jest tylko kawałek naszego lasu, a ile jest takich śmieci w lasach w całej Polsce? Kurczę, no teraz jest średnio, to przymarznięte to... No tak, teraz jest ciężko, prawda? Bo jest około 0 stopni. Nie wiem, może tu poczekać jednak, co? No, może tak. Może pójdziemy po prostu po resztę, co? Dobra, bo się... No nie, bo już zaraz się urwie. To chodźmy dalej. Pewnie kolejny. Idziemy. O proszę. Orężada Helena. Tato wygląda nawet na... Dość nowo? Dość nowo. Świetnie. Tak, nawet... Do czerwca 2022. No tak, czyli niedawna czyli konsumpcja. Całkiem chyba świeża sprawa. Kulejsy. Łatwo przynieść, ciężko wynieść. Tak. To tak jak z butelkami nad Wisłą, nie? Tak. Idzie się na imprezę. Dźwiga się pełne butelki, ale już puste wynieść to ciężko. Ba wynieść, żeby do śmietnika donieść. Obok. Do śmietnika obok. 5 metrów dalej. No dobra, na razie nie jest aż tak źle, ale wydaje mi się, że ja gdzieś tutaj widziałam jeszcze jakieś składowiska. Na pewno jeszcze są. Nie, to ściółka. Tutaj zaczynają się nasze okopy. Tak. Jaram taki teren robił się bardzo nierówny. Dużo jest właśnie pagórków. Tam jest śmieć. Doły. To prawdopodobnie puszeczka. Pozostałość po imprezie. Bitwie pod Kockiem. Ta puszka? Ta puszka akurat nie, ale te okopy tak, więc no będziemy musieli uważać, jak tu będziemy coś robić, żeby się nie natknąć na jakieś niewybuchy, bo mogłoby to być niebezpieczne. Zgadza się. O, tutaj proszę. Jeden jest? Słoik, drugi słoik o. Chyba. Wow, a to jest w ogóle siatka. Nie, to jest, słuchajcie, stary materac. Natknęliśmy się na kolejne zbiorowisko śmieci. To jest takie specyficzne, tu jest ciekawy wybór. Zauważyłem, o tutaj Ola, zobacz, pokaż. Chyba tego nawet nie wyjmę. Co? Żeby to będzie oznaczyć. Jakaś metalowa część. Ostra. A, o, da się. Udało się wyjąć. Ty, to można. To na złomby można właśnie. Było być. Ciężki. To nie wygląda jak nie wybuchł, bardziej jak jakiś zawór albo tak. Chyba zawory jakieś.
siatka, faktycznie, to jest siatka. Nie wiem, to czy nie to jest siatka, to jest stary materac. Ale na po tym materacie chyba będę musiał jakoś inaczej przyjść, jak odmarznie. Nie, nie, to jak odmarznie chyba faktycznie, bo... Bo go nie dam rady wyrwać. Nie, bo to trzeba zabrać tę ściółkę. Nie, no to faktycznie, ciekawe ile to musiało leżeć, skoro zostały już tylko same sprężyny. Tutaj jest drugi. Materac? Tak. Ja pierdzielę. Tu mamy, proszę, jakąś butelkę po znamienitym trunku. Pastylki, już porośnięty mchem. Kabel elektryczny. Dużo drutu. I gwoździ. Z gwoździami, to drut z gwoździami. O. Po to będzie trzeba przyjść jednak, bo... To niebezpieczne. Tak, o, jakieś aluminium. Proszę, słoiki. Słoiki. U. To uważaj, bo można się skaleczyć. Puszka chyba jest ciężka do wyjęcia. Może nogą, co? Obok puszki jest chyba druga puszka. O, proszę. O, shit. Patrzcie. Już trochę tu leżała. Patrzcie na to. A ta co? Pewnie ziemia wpadła. To jest, słuchajcie, puszka po farmie chyba. Ja. Na poros... Nawet nie chcę myśleć, co trafiło do ziemi w tej puszki. O, tu mamy jakiś talerz chyba. I słuchajcie. Talerz. Całkiem dobry. To jest talerz z chodzieży. Pokaż. Pokaż tył. Tu widać. O. To jest talerz z chodzieży. Tego nie będziemy wyrzucać do śmieci, tylko go wyczyścimy i umyjemy i będziemy mieli talerz. Także jak myślicie, że na śmietniku nic nie można znaleźć, to można chodzież znaleźć. Można znaleźć talerz z chodzieży. A wiecie, one dzisiaj całkiem dużo kosztują chyba. No nic, to poczekamy, aż to trochę odmarznie, bo tak, tego... Tak. Ona odsunie tylko się zbity. Trochę. A, uwaga. Niestety, dobra. Część tego, nie właśnie to, Ola, bo tam zostało szkło. Naprawdę? Tak. Aha, widzę, widzę. Tutaj. Nie, Lucia, to jest. Proszę, dobra. Proszę. O. Tutaj jakieś pomaśle, plastikowe opakowanie. Tu z kolei... Tam jeszcze kawałek plastiku został. Mamy żaluzję. Aha. A tu jest jeszcze kawałek plastiku. Tak. W stanie... zaawansowanego rozkładu. No i żaluzje. A obok żaluzji oczywiście słoik. Stłuczony. Dobrze. Co nam się... Mamy. Fajnie, nie? Dobry pomysł, żeby coś takiego wyrzucić do lasu. Gratulacje. O, to była kiedyś miska. Może też z chodzieży. Metalowa, nie, metalowa, ale już ją przeżarła rdza, więc... Więc już chyba trochę tu leży. Tak, przykrywka od dzbanka chyba. O! O. Fajnie. No dobrze, przejdźmy jeszcze kawałek dalej, bo już się worek powoli zapełnia. Jest dość ciężki, a nie chciałbym, żeby się przerwał. Ale przy okazji patrzcie, jaką mamy tutaj chubę. Dobra. I czemu tu są śmieci? Bo te są przynajmniej te, nie? No wiem, posegregowane. A te? No też je trzeba będzie wyzbierać zaraz, bo one mnie tu wkurwiają. Wiem, mnie też. W ogóle tu trzeba posprzątać. Tam stoją jakieś takie rzeczy dziwne. Metalowe. Po co to w ogóle tu stoi? Trzeba to wywieźć. Zobaczcie. Na złom.
No fajne, fajne, no ale trochę już zardzewiałe, no więc nic nam po tym nie przyjdzie. No właśnie, to co nas czeka na wiosnę przede wszystkim, to jest sprzątanie. Musimy też sprzątnąć wszystkie gospodarcze pomieszczenia. Wszystkie te budynki gospodarcze, no komórki, drewutnie, bo w drewutniach też są jakieś śmieci. Dobra. No dobra, no ile my czasu byliśmy w tym lesie? 15 minut? I mamy tyle worków na razie. Nie wiemy, czy uda nam się resztę zebrać, bo Marcina zaczął boleć kręgosłup. Jest trochę zimno i te śmieci są przymarznięte. Musimy chyba poczekać na lepsze temperatury. No ale jeszcze może coś uda się zebrać. No dobra. Gorzej, że możliwe, że nie porąbię drewna dzisiaj przez ten kręgosłup. No, ale zobaczymy jeszcze.